No nie, no partia. Jeszcze ze wsparciem kawalerii Arwernów. No, zmienić się raczej nie zdążymy. Dobra, przesuńmy się tutaj tak, żeby trochę stać w tych drzewkach. Pościągnijmy trochę linię. Kurde, no racy jeszcze, jak ja ich nie lubię. Postaw naprzeciwko nich jednych łuczników ze wschodu i tyle, niech sobie... Ale słuchaj, w sumie Pierce masz dobrze, bo Arroyo grać nie umie na ten... Jak ma daleko jednostki gdzieś. Tak, mi się... No, trudno jest grać na piki, jak się jest w środku, naprzeciwko nim, że tak powiem. No, ale jeszcze to miasto musi dowodzić, o to mi chodzi teraz. On się pogubi. Trochę, wiesz, podchodzimy tutaj, ustawiamy się mniej więcej na tej wysokości. Tak, żeby nasze jednostki strzeleckie były ukryte w lesie, przynajmniej częściowo. Co więcej... Ja ci, Temer, będę pomagał, oczywiście. Także tam mów po prostu mi, jakby coś tam się działo. Okej. Tyle, no. Dam ci już tam jednych terosów na skrzydło, ale mów mi, jak ich mam wykorzystać, bo oczywiście mogę w trakcie rozgrywki o nich zapomnieć, nie? Spoko. Nerwoże walki. A my, pole Majot, przede wszystkim pilnujemy, żeby te nasze piki miały cały czas jedną linię, nie? Żeby nie mogli nigdzie się przemknąć. Może frontalnie. Ulię, patrzyłem nawet, jak Galacja ma te łuki. No to ja przerzucam wszystkich tych. Przerzucam wszystkich poborowych na flankę. No, myślę, że może sobie na to pozwolić, bo tak naprawdę tych nie ma mięsa armatniego ze trzemierzami Andri. No to podejdźmy jeszcze odrobinkę, żeby ich zachęcić. Jest niedobrze. No, trudno. Ale to nie ma tak dużo jazdy do walki w zwarciu. Wiesz co, ty musisz też mieć przed sobą te włóczników ze wschodu. Ja wiem, ja ich wprowadzę w odpowiednim momencie. Dobrze. No bo tak. Szybko się przesunę, ale i tak się, to nie za bardzo się przy tym zmęczy. No. W ogóle zawsze powoli idę. Bo jakby wyszło, że jednak trzeba będzie szybko biec, to na mnie będą poczęci. Dobra. O, pięknie poloma jest. Co do milimetra. To jeszcze... Tu macie dziurę. Tych najemnych włóczników italskich wysuń przed twoich strzelców. Niech oni zbiorą, że tak powiem, pierwszy shit, który tam na nich poleci. Okej, dobra. Dobra, łapię.
done! Veteran Riders! Riders! Ready! Serena! Get running! Spearmen's ready! Forward! Run, Cassio! Forward! Slingers! Bathe the earth with their blood! Anything for the gods! Fire! Warriors, move out! Run, curse you! Co jest? Czemu ty nie ginął? To proce. What the fuck? Kurde. Sakra. Przekusił, żeby teraz zaatakować, ale chyba jeszcze za wcześnie. Objeżdża cię z tyłu. Widzę. Placka. O, nie możemy jej tak zostawić. No racja. No a co z nią teraz zrobić właściwie? To... cofnij się do tyłu i pojedź na nią kawalerią. Ja tam już przerzucam, ty też pognaj tam Polemajos. Ty mistrzu, chociaż nie wiem, tam jesteś szyszowany, cofnij się tak czy inaczej trochę do tytułu, wiesz? Mhm. O kurczę. Dobra. Bo już cię tam atakuje, nie? Na pewno. Tak. Dobra, wysyłam przed... Może uda mi się go złapać na szarży. Ale było świetnie. Dobra, uda mi się chyba go złapać bez szarży. Super. Missile Warriors. Dobra. Oj, proce. Polemajos, pamiętaj, żeby tam trochę pomóc w razie czego tym samickim, jakby się tam kruszył, mistrzu. Jadą ci... no, przyjeżdżał przez cały tyle. Ale to się teraz zrobiło? Ludzie! Wracam do miasta. Tak się sam zrobił, ja nie wierzę. Slingers! Dobra, wysuwam tych procarzy tutaj. Może jakoś to mam ogarnąć.
prawie. Jakoś sobie radzę. Kurwa mnie, ale... Teraz to mi spanikuje wszystko. Ja pierdolę. Dobra, w tej starcie kawaleryjskiej już chyba wygrałem. Tylko zapomniałem tych dwóch oddziałów jazdy, to trochę szkoda, ale... nie, dobra. Dobra, ciśnij tam, ciśnij. Nie jest źle. Nie. Prawa flanka prawie już zmierzyłem. Wspomagam go ich HD tej wjazdą, bo... Kurwa mać, no wszystkie mi ten... Wszystkie jednostki mi... Zakręciły. Kurde, zaraz salwę w plecy. No, wiedziałem. Kurde, cała jazda jest ogólnie na tej flance. No niestety, zapomniałem wyczyć mikrofon z powrotem na nagranie, super. No dobij ten oddział. Ile tam jeszcze będziesz się z nim bić? Ten ma się trochę gorzej. No dobij ten oddział, kurczę. Ciężko mi, ja z nim tutaj przegrywam. Mów, jakbyś potrzebował pomocy, tak? Potrzebuję. Ale Majos, przeżyj tam mieczy więcej. Tutaj jakbyś natykował, to by było dobrze. Ale kurczę, te oddziały zaprzysiężonych tutaj stoją. Znaczy, te jale zaprzysiężonych, więcej szermierzy, więc niewiele tutaj możesz zrobić. Kurczę. Ja bym miał chociaż tu jakąś lukę, ale tu nic nie ma. No dobra, już ty tu usunę jazdą, a ty tutaj lecisz. Tu o. Kurde. A tam? Zobacz walkę. Przegrywam walkę strzelecką, bo okay, musi nic przestawiać się, żeby strzelać. Majos, musisz mu pomóc, patrz tam... nie, okej. Okay. Narvernowi też mu pomagają. Jezu, znowu ten jeździ. Kurczę syn, no. Kurczę, no niestety tutaj moja jazda przegrała na flance. Znaczy nie do końca się tu mam oddział, ale jest słabo. Dobra, ścignij tego. Ścignij pole Majos tą Przemka. Ojej. Po prostu, bo to już nie da się tak brać. Mam dwa oddziały tych pociągów. Dobra, tu przegrałem walkę strzelacką. Może uda mi się w końcu tu wejść jakoś, tu miasto.
Ci łucznicy lekko zbrojni, co zrobią moim mieczem, jak będę stał w miejscu? Będziesz musi się cofać. Musisz się cofać. Cholera. Ja tam, wiesz co, wprowadzę przednie swoje terosy, to trochę im dowalą. Musisz się cofać, nie mogę ci ich strzelać. Jak tam... widzę, że ci przejeżdżają. Dobra, zawijaj w prawo, Polemajos. A ty wycofaj, co masz, mistrzu. Tutaj, zawińcie się. Nie wiem, co mogę, ale nie mam za bardzo. Ja będę walczył praktycznie do końca, bo ten Gawara stoi na prawej pracy całkowicie i... No ja tu będę walczył do końca praktycznie, wiesz? Nie mam się wycofać. Wiem. Polemajos, ty musisz się trochę przesunąć. Dobra, wiesz co, mistrz... ten... wiesz co, Temer, dawaj do przodu. Atakujemy? Tak, tak, tak. Ja ci tam podciągnę słonie swoje. Musimy to zaatakować, bo inaczej... niestety chłopaki padną, no. Mogę spokojnie przebiec ten dystans, chyba się nie zmęczę aż tyle. Nie przekopali przez jedną pikę. Że koniecznie musisz lecieć do przodu, wiesz? Ma wyjście. Dobra, teraz to już powoli idę. No niestety, moje oddziały już tu się łamią. Wiem, no wiem. Prawda. No to wsparcie kawaleryjskie tutaj ze strony Arwernów i partii nawet. Tak, tak, tak. Wiem o co chodzi. Dobra, po moje, zwracaj tym genkiem, nie? No dalej, szybciej strzelajcie w tę konnicę. No szybciej, co wy robicie? O, uciekli, dobra. Następną. Ciężko miasto. Ojej, ojej, ojej. Na tej flance nie jest źle, no nie aż tak źle. Gdzie twoje słonie są? Tu są, dobra. Kiedy dawałeś polowanie na głowy? Przybijają całkiem. Oj, dwa oddziały tylko tego. Nie zatrzymają ich. Nie ma szans. Dobra, no niestety u mnie słabo. Wygląda. Przybijało się mnie środkiem. No, ciśnij, pijaj, strzelajcie.
Przynajmniej generała uda się ubić, ale tutaj jest mała szansa. Szczerze powiedziawszy. Ajajaj, ale salwę zebrali. Próbuj tą kawalerię złapać łuczników jak najwięcej teraz, tylko na tym się poświęcę, okej? Okay? Mhm. Łoniami będę już lecił. Ale lak, proszę. No ale na lewej widzę mocno tutaj niszczycie. Wyrwij tę jedną jazdę, chociaż Temer, z tego twojego flanki. Mhm. No, podajcie szybciej. Dobra, no. Kolejny jest nic, tam już nic nie ma praktycznie. To trzeba uciekać, no, tam już... Możliwie. Ochroń jak możesz najwięcej tych łuczników. Oni będą mieli kluczowe znaczenie teraz. Dobrze. Walnij w tych, walnij tutaj Polmajus w tych, te konnice, co? Dobra, my wygraliśmy na tym skrzydłem mocno. Ale tu już jest to... Polmajus, cofaj się do nas bardziej, jeszcze. Cofaj. Palma, wywali wszystkich ty. Ancestors follow us!
No i te słonie wiadomo, że to dokończą dzieło. I zaprzeżenie wszystko tutaj padnie. Ale kurczę, bo jeszcze za dużo tam jest. Które moje sobie coś zostało? Polemas ma jeszcze generała, grecką jazdę i najemnych pracowników chłodyjskich. Tylko nie wiem ile ci pracowników jeszcze mają w ulicy, zaraz zobaczcie w ogóle mają. Chyba jeszcze mają ci pracowników amunicji. Masz jeszcze słonie? Mam. Pełne. To git. Z tyłu tam się plączy jedna Ken. Jedna... Już pole maje zauważył. Okej. Kurde blade, walą mi w słonie. No, słabo. Pole jest jeszcze miastem tam. Mają walni w tą kawalerię, co tam się wdarła, co? Dobra, dobra, racja, racja. Kurde, muszę z drugiej strony stoczyć. To nie mam jak łuki mnie wykańczają. Padła mi już cała jazda. Dobra. Słuchaj, postaraj się załatwić tych paryskich łuczników lekkozbrojnych. Ja wjadę od frontu. Całe zgrupowanie tutaj. No, od frontu tak nie wiem, tu się nie przebije, bo tu masa jest. To szkoda szarży, no właśnie, tędy prędzej. Boże. O nie. No, nie przebijesz się, mówiłem. On dał mi szarżę po prostu, znaczy dał mi... Tak mi wystrzelaj. No ale tych Harwardów teraz na te dwa słonie ładnie ubiło. Te parscy łucznicy z tyłu, kurde. Ale Majo, spróbuj tutaj wjechać. Genkiem. No ale naprawdę dobrze to wygląda, no ale w sumie... To jazda jeszcze. Gdyby nie to jazda, muszę odzyskać.
O nie, no nie, nie, nie. Aj kurwa. Ajajaj. Nie no, koniecznie ubijcie ich, ubijcie tych gówno. Całkiem słonie zabiją. Kosz tam jednym oddziałem ten temer. Nas, żebym tak stracił słonie. Już chyba za późno trochę. Mogą zrobić przynajmniej na morale. No nie, jeszcze ten mi wali. Genek na łuka. On ma już nie takim łukiem, tylko już goń tutaj, no. O kurczę. Ten ci już padł? Nie, ostatni został. Jeden. Gdzie on jest? Nie widzę go. A jest. Próbuj dopaść tego genka na łukach, bo... Kubany nie zabija. Generał ci jeszcze żyje, czy już padł? Tam. Padł, 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 padł. A nie, jeszcze żyje mi. Jeszcze jeden łucznik. On ma już, wracaj. Dobra, oni spanikują zaraz. Trzeba załatwić tą jazdę na łukach parską. A. Łatwo powiedzieć. Dobra, leć tutaj, Temer. Tutaj jedną piechotę, a tutaj resztę. Już prawie wygrałem. Czekaj, bo on szarżuje tutaj na mnie. Słucham? Nie mam co do mnie strzelać. Dobra, pan mi tutaj pomóc tym jednym szarmierzom. A ty, pole, mają zleć tutaj teraz z tymi, zamiataj tych tryjskich. Się teraz znowu nastawiają na mojego genka. Tymi poborowymi sługami Temer, oddzielaj mi tego gnoja tutaj. No wiem, tak robię. O, super. Kurde, chyba nam to wyjdzie. Oho, zaszarżował na poborowych. Ale Majos, trzymaj fokus. To pobora! Nie angażuj go teraz. Możemy stracić Genka na tym etapie. Dopadnijcie tych porcarzy, jak możecie. Tutaj, Temer, rzuć jeden oddział. Jeszcze mam te trzy odgrywacze. O, chyba właśnie pole. No Temer, ale że będziesz miał kurde killów. Bez kit. No ale kurczę, ci ceni nie są źli. No. Uciekaj. Nie, oni są fajni. Oni są bardzo fajni. Uciekaj, odwróć jakoś tak. Pole Majos, ten tutaj. W ten sposób przemknij. Porywaj. Okej. Okay. Kawy, ile mu łuków zostało? Co zostało? Nie zostało mu chyba. Dobra, będzie zastrzelał do mnie. Albo szarżował.
Każdemu będzie łusko, przecież? Ma jeszcze strzały, no niestety. Będzie na potężnym strzale. Trzymaj się tutaj, Temer. Nie mają szans już tego wyrywać. To są w los wejść? Tak, tak, tak. Dobra, już. Nie wiem. O, bo tak po klatach teraz zostaje. Szybciej. Ale bardzo długo się utrzymałeś, mistrzu. Wypole mając ty też. Fajnie. To nam dało czas. No kurczę, no... Ogólnie walka z Warciu wychodziła bardzo dobrze. Bo tam zatrzymałem szarże Galacji, sam wprowadziłem, jak trochę okrążyło moje wsparcie Arvernów. Ja tam miałem kawalerię całą Arvernów i do tego jeszcze trochę nawet partyjskiej tam było kawalerii. Nie wiem, skąd ona się tam wzięła. Ale była, no i nie utrzymałem. Jesteście okrążeni. Będzie po flankach prawdopodobnie ładował. Nie, chce mi słania dopaść. No, możliwe, to też jest całkiem realne. Chcesz to mieć satysfakcję, nie? Polewanie ze słonia. Taki wiesz, Stalingrad trochę. Wygrać już prawie nie może. Kurczę, ile ci szczercy mogą mieć jeszcze strzał? Mogą mieć, wiesz? Jak jechał na wcześniej na potężnym strzale, to ja długo jeszcze mam te strzały. A oni strzelają cały czas, czy nie? Znaczy, przed chwilą jeszcze strzelali, więc... Mam tam jeszcze łuki, widzę. Więc jeszcze mogą strzelać. Jego jazda jest wyczerpana, dziwię się, że jeszcze nie poczeka sobie. Twoi powoli odpoczywają już. A ty nie masz tego? Nie masz drugiego oddechu? Mam, ale po co? Na razie nie potrzebuję go. Znaczy, no bo wiesz, i tak już koniec jest walka. Ty masz sobie tę gromadę na podmiocie wybranych, które jest bardzo zmęczone, możesz sobie dać, nie? O, ja chyba straciłeś słonia. To się tak czuję. No, jak on nie chce się bawić, to rzeczywiście straciłem. Chodź.
Wiesz, chociaż niekoniecznie. Tak będziemy siedzieć, tak czekać. Ojej, oj. A jednak chce się bawić, proszę, widzisz? Oj, trochę za późno. Jeszcze raz musisz włączyć, bo już się wyłączyło. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Niestety. Teraz wie co czuł Tuf, jak kiedyś z nim tak gra, że się wokół niego jasno po wygranej bitwie. Znaczy po przegranej z mojej strony. Na słabo było te szarże. Znaczy, tutaj tych konnych szarżetów naprawdę słabo. A już wiesz. Oni co trzeba zrobili. No. 220, 141. No, Temer. Też czuję, że będzie dwa koła. Nie tak lekko. Ale fajna bitwa, tylko że no niestety bardzo długa. Ale i zlagowana jeszcze. No, ale też była. Tak, potem nagranie będzie 3 razy krótsze niż te. Znaczy po tylko będzie 3 razy krótsze niż ta nagranie bitwy. No. Ale nie było aż tak strasznie. Nie można powiedzieć, że jakiś. No lag był, ale nie było tragiczne. No, nie było aż tak. Masakra, co z tłumiem? Jestem moralnym zwycięzcą. Ale mój generał ciągle żyje. Jestem kurwiaczem. Moralnym zwycięzcą. Na początku bitwy mówię, muszę te słonie zabić. I tak uciekałem z tym słoniem. Naprawdę to mogłem jeździć tym słoniem wokół Icenów do końca bitwy, tylko nie o to chodziło. No ja wiem, właśnie nie o to chodziło. Ale popatrzcie, jakie to są czołgi. Ten szlachetny konny łucznik. Popatrzcie jeszcze, kurde. Obskoczony został przez wszystko i dopiero teraz się łamie. No. Nie do rozjebania. No nie, niezła bitewka. Całkiem sympatyczna pod względem taktycznym. Mamy 10 minut bitwy. To głównie Andrijowi zawdzięczamy ten wynik. No Temer, mówiłem ci. Dwa koła, pykło. Graty. Zajebiście sami celi. Nie, oni naprawdę są nie najgorsi. No. No, no. Daję okejkę. Okej, okay, pora na, na losowanie znowu. Nie, chyba już nie. Przewracam od drugiej strony. Dawaj, Temer, jeszcze jedno. Muszę wziąć się do roboty, bo Pole będzie krzyczał na mnie. Dawaj, jeszcze jedno. Nie ma, nie ma zmiły. Nie ma, nie ma. Jedna zmiły. Bitwa na czwartkę to za mało. O jedną bitwę co najmniej. Nie, nie, nie. Tak, dawaj, nie, dawaj, dawaj, dawaj. No. Potem znowu będę się jednocześnie w nocy nie robił dla orga rzeczy. Jak strasznie. Zwykle. A wiesz, że to ja robiłem wczoraj tego, gdzie tej klasy ludów? Połowę napisałem dopiero pierwszej połowy historii. No. Ale Majos, grasz?